przechodzimy do punktu D. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Jedlicz, to jest projekt numer T. Do tego, jak wiecie Państwo, regulamin, który mieliśmy przed momentem i aby te wybory zostały przeprowadzone, potrzebna jest przede wszystkim komisja skrutacyjna. W związku z tym prosiłbym, Szanowni Państwo Radni, o zgłoszenie trzech członków, wystarczy trzech członków, tak naprawdę, do przeprowadzenia do komisji skrutacyjnej, która po ukonstytuowaniu się podejmie czynności związane z wyborami przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. To niby jest oczywiste, ale tak proszę. Chciałem zgłosić kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Kolega Łukasz, radny Łukasz i radny Janiec Marek. Czyli pan Janiec Marek i pan Łukasz Kurek. Łukasz, Łukasz Kurek. I kto jeszcze? Proszę szybko, przemieszczać się i tak jest. No, pani lekarz, czy ja mogę być pani medycyną? Mogę być. No proszę, jeśli ja wyrażę zgodę. Dobrze. Czy Państwo wyrażacie zgodę, kolego Marku? Panie Marszałku. Dobrze. Zatem, proszę Państwa, proponuję krótką przerwę, ale bez opuszczania miejsc i komisję skrutacyjną proszę o zebranie się w celu konstytuowania się podjęcia decyzji. I teraz proszę o zgłaszanie do komisji skrutacyjnej kandydatów na przewodniczącego Rady. Natomiast kandydatów zgłoszonych prosiłbym o wyrażenie swojej zgody, czy zgadza się na kandydowanie, czy też nie. No i później, jak już ustalimy liczbę, ilość kandydatów, prosiłbym również, żeby kandydaci byli uprzejmi zabrać głos, przedstawiając siebie, swój program, powiedzmy tak to górnolotnie, czy jakieś zamierzenie. Bardzo proszę o zgłaszanie. Proszę bardzo, jest zgłoszony pan Sulisz Waldemar, momencik. Czy pan Waldemar Sulisz zgadza się na kandydowanie? Tak, zgadza się. Proszę bardzo. Ja chciałam zgłosić kandydaturę pana Radosława Lotera. Czy pan Radosław Angielowicz zgadza się? Pan Angielowicz nie zgadza się. Proszę bardzo. Ja chciałem zgłosić kandydaturę pani Danusi Podłowskiej. Uważam, że ma do dwuletnie doświadczenie i też mogłaby. Czy pani Danuta Podłowska? Bardzo miło, ale dziękuję. Pani Podłowska nie wyraża zgody na kandydowanie. Proszę bardzo. Nie widzę. Czy mogę ogłosić zamknięcie listy kandydatów na funkcję przewodniczącego? I się nie zgłasza. Pani Janowska. Nie, ja bardzo dziękuję. W związku z tym, w związku z tym zamykam listę. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Urna jest ustawiona tutaj za filarem, także będzie zachowana pewna dyskrecja. Jest długopis przygotowany, urna otwarta i według kolejności alfabetycznej tutaj Państwa Rady będę wyczytał. Państwo Radni będą podchodzili do urny, głosowali, rzucali i następnie głosowali. Także jako pierwszy pan radny Dobor nie. Pan jesteś i pani radna Żurowska Aneta. Szanowni Państwo, komisja zakończyła głosowanie. Teraz proszę o zgłoszenie do otwarcia urny komisyjnego i do policzenia głosów. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów sporządziła protokół i odczytuje. Komisja skrutacyjna w składzie albo protokół z ustalenia wyniku głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Jedlicz sporządzony na sesji w dniu 19.04.2017 rok. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Marek Janiec, członek Komisji Skrutacyjnej Radna Aneta Żurowska i członek Komisji Skrutacyjnej Radny Łukasz Kurek. Liczba radnych
Rady Gminy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Gminy 1 zgłoszono kandydaturę Waldemara Sulisza. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8 radnych. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15 radnych. Liczba kart wyjętych z urny 15. Ile kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania przekraczane z powodu 0. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 7, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 8. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Waldemar Sulisz nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Ponadto komisja stwierdziła, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważne głosowanie. Na tym protokół zakończony podpisanie. Przewodniczący komisji, a do kolejnego dyskusji. Szanowni Państwo, w tej chwili ogłaszam 15-minutową przerwę. Poproszę Pani Agatę Nowoską. Ja chciałam zgłosić kandydaturę Pana Martina Bernawskiego. Ja zgłaszam Pana Waldemara Sulisza. Pana Waldemara Sulisza. Czy Pan Drewnowski wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. Czy Pan Sulisz wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. Oraz ostatni. Czy Pan dobrze? Dobrze. Czy jeszcze są zgłoszenia? Nie widzę, w związku z tym zamykam listę. Wiedzą Państwo, jak głosować? Proszę listę głosować. Proszę o uwagę, proszę. Czyli tak jak poprzednim razem. Będę odczytywał nazwiska Państwa radnych. Radny podchodzi, oddaję głos radnym. Pan radny Dobor Zbigniew. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy 1 sporządzony na sesji w dniu 19.04.2017 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Marek Janiec. Członek Komisji Skrutacyjnej Radna Aneta Żurowska. Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Łukasz Kurek. Liczba radnych Rady Gminy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Gminy 1 zgłoszono kandydatury radnego Marcina Drewnowskiego i Waldemara Sulisza. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8 osób. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania przypuszczalnie z powodu jest 0. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata Marcin Drewnowski 8 osób. Ważnie oddanych przeciw wyborowi na wybór kandydata Waldemara Sulisza 7. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Marcin Drewnowski uzyskał wymaganą ilość głosów na przewodniczącego Rady Gminy. Ponadto komisja stwierdziła, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważność głosowania. Stwierdzam, że komisja wyłoniła przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z przedstawionym przed chwilą komunikatem, odczytanym protokołem. Dla przewodniczącego Rady Gminy w Mińsku wybraliśmy pana Marcina Drewnowskiego. Serdecznie gratuluję serdecznie. Życzę panu długich lat pracy. Chciałem bardzo podziękować. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo miłe, a zarazem wielkie zaskoczenie, że po prostu przez te lata, przez całe swoje życie, ale też przez te lata
co kilka lat w tej Radzie. Myślę, że nikomu nie zrobiłem krzywdy do tej pory i nikomu nie zaszłem tutaj za pazury. Uważam, że skoro już Państwo mnie wybrali, za co bardzo dziękuję, powtarzam jeszcze raz, że jestem zaskoczony, ale deklaruję tutaj do Pana Wójta, do całej Rady, jak najlepszą postawę przewodniczącego. Czyli będę godnie reprezentował naszą gminę Jedlińsk w okolicznych gminach i na forum. Postaram się, żeby nie zawieść Was, szczególnie tych, którzy na mnie zagłosowali. I także dziękuję tym, którzy zawahali się i nie zagłosowali na mnie. Postaram się udowodnić, że i na ile tylko będę mógł, dam sobie radę. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. No i biorę się do roboty. Podanie kandydatów na wiceprzewodniczących do Komisji Współpracy. Proszę bardzo. Ja proponuję na wiceprzewodniczącą panią Ewę Rosiarę. Mam Państwu doświadczoną osobę przewodniczącą Komisji aktualnie Polityki Społecznej, natomiast wiceprzewodniczącą poprzedniej kadencji. Pani chyba się zgadza? Pani zarządzą. Proszę zapisać. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa? Pani Danusza się zgłasza. Pani Danusza, proszę bardzo. Ja pana Marka Jędza poproszę. Czy pan Marek się zgadza? Tak, wyraża. Pan Marek wyraża zgodę, proszę. Proszę bardzo. Ja zgłaszam panią radną Agatę Nowakowską. Panią Agatę Nowakowską. Pani Agata Nowakowska, pani radna Nowakowska, proszę bardzo. Tak, wyrażam zgodę. Ktoś jeszcze, proszę państwa. Pan Danuta, proszę. Czy pani Danuta wyraża zgodę? Tak, wyraża. Proszę bardzo. Zgłaszam kolegę. Proszę bardzo, panie radny, czy pan się zgadza? Tak. Czy są jeszcze jakieś kandydatury, proszę państwa? Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata. Pierwsze, radny Marek Janic, 5 głosów. Radna Danuta Kozłowska, 3 głosy. Radna Agata Nowakowska, 8 głosów. Radna Ewa Ofiara, 8 głosów. Radny Bogdan Wójcik, 4 głosy. Liczba wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Agata Nowakowska oraz radna Ewa Ofiara uzyskały określoną minimalną liczbę głosów w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Mamy nadzieję, że stanowisko tutaj zajęte będę godnie piastowała. W poprzedniej kadencji już byłam wiceprzewodniczącą. Także myślę, że przewodniczący może liczyć na naszą współpracę, a przede wszystkim zależy nam na tym, żeby dobro gminy było jak najlepsze. Więc myślę, że będziemy na tyle pomagać przewodniczącemu i chciałabym współpracować z każdym z Was radnych tak, żeby tutaj ta współpraca się układała pomiędzy nami, prezydium, radnym i panem wójtem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni radni, sołtysi, witani goście. Ja również bardzo państwu dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i tutaj mojej koleżanki. Jak sami państwo widzicie, kobiety łagodzą obyczaje. Było odwrotnie, była jedna kobieta i dwóch mężczyzn, teraz jest troszkę inaczej. Postaramy się tutaj pomóc z całego serca panu przewodniczącemu, ale również postaramy się wsłuchiwać w głos społeczeństwa i być otwarci na państwa potrzeby i z tego miejsca deklaruję pełną współpracę zarówno z radnymi, jak i z panem Witem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.